Witajcie, drogie dziewiarki. Dziś przyszłam do Was z pewną nowinką, której się sama niedawno nauczyłam i dzisiaj chciałabym Wam pokazać taki nowy sposób nabierania oczek. Nowy, to jest dla mnie nowy sposób. On jest też takim ozdobnym początkiem robótki. Sam w sobie bazuje na takim klasycznym nabieraniu oczek, czyli tym, które pamiętacie, kilka spotkań temu przerabialiśmy sposoby przerabiania oczek i to był zaczynania robótki, przepraszam, i to był i to była pierwsza z metod klasyczna. Ten nowy sposób, który ja już wypróbowuję na robótce mojej z Linello, jest takim warkoczykowym rozpoczynaniem robótki, nabieraniem oczek. No i co? Gotowe jesteście? Ja zrobiłam kilka próbeczek i zobaczcie, tutaj mam taki mały ogryzeczek próbki, ale on pięknie pokazuje, jak to jest próbka z włóczki Turing od Langiars, mieszanka wełny z poliamidem, czyli wiadomo, że to jest mieszanka odporna na użytkowanie. I tutaj ten początek robótki wygląda tak właśnie. To tak właśnie jest przestrzenny brzeg, troszkę udający pikotki, ale nie do końca, takie warkoczyki. I to tak można właściwie nazwać, że to jest warkoczykowe nabieranie oczek. Taki warkoczykowy początek robótki. Oczywiście nie tylko taką małą próbkę zrobiłam z tej włóczki, zrobiłam również z Amiry to ten początek. I tutaj na Amirze, która jest grubą bawełną, to wygląda tak. Tutaj przygotowałam kilka materiałów poglądowych, a tak wygląda ten początek z włóczki Norma. I właśnie z włóczki Norma będę Wam pokazywała, jak to się robi. Tutaj właśnie to jest włóczka Norma. A taki już w życiu użyty, w życiu, czyli w takiej dzianinie, na którą pracuję. Tutaj jest, to tak możecie od razu zobaczyć, jak wygląda duża próbka z włóczki Linello. Jeżeli mi się to uda, to będzie pluseczka. To wiecie, nigdy nie wiadomo, co tam się po drodze urodzi. I ten początek właśnie, ten warkoczykowy początek robótki na włóczce Linello, która nie jest grubą włóczką. Tutaj mamy 100 gramów, to jest 280 metrów. Więc na 50 gramów przypada tych metrów dużo mniej. I tutaj mamy właśnie ten początek, to jest ten warkoczykowy. To pokazałam Wam, gdzie wykorzystałam, co by dużo nie mówić. Pokażę Wam, jak to się robi. Jak powiedziałam, zaczynamy na klasycznym nabieraniu oczek, czyli narzucimy sobie troszkę oczek. Ja myślę, że z 15, żeby tutaj tak, 2. Ja już samej metody klasycznej nie pokazuję powoli, ponieważ nie jest to tematem naszego spotkania. Po prostu nabieramy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 oczek. Czyli tak, mam nabrane 15 oczek. Odwracam sobie robótkę oczywiście do pierwszego rzędu i ten pierwszy rząd składa się, no tutaj mamy oczko brzegowe, przerobimy je sobie, jako w początku robótki oczko brzegowe zawsze przerabiam. Następne oczko to jest oczko prawe przekręcone, czyli tak od tyłu przerabiam to oczko. I tak, oczko prawe przekręcone. I w tym momencie wykonuję tę pierwszą taką pętelkę, czyli zaciągam sobie nitkę od dołu robótki. I przerabiam następne oczko jako prawe przekręcone. Znowu biorę pomiędzy oczkami, przechodzę drutem i zaciągam pętelkę z nitki roboczej, a następnie przerabiam sobie oczko z lewego druta na prawo jako oczko prawe przekręcone. Zaciągam pętelkę sobie z dołu robótki i następne oczko przerabiam jako prawe przekręcone. Zaciągam pętelkę od dołu robótki. Mogę to robić oczywiście luźno i tak jak się będzie to robiło luźno, to ciągnienie tej pętelki, to będzie bardzo widoczne właśnie w naszej robótce. Następne oczko oczywiście było jako prawe przekręcone. Ciągnę nitkę od dołu robótki, prawe przekręcone. I te ruchy wykonuję tak długo, ile mam oczek na drucie.
Oczko prawe przekręcone. Ciągnę pętlę z dołu robótki. Żadnych oczek tutaj nie przerabiam. Oczko prawe przekręcone. Ciągnę pętlę z dołu robótki. Oczko prawe przekręcone. Ciągnę z dołu robótki pętelkę. Oczko prawe przekręcone. To jest mój pierwszy rząd roboczy. Pętla, oczko. Pętla, oczko. Pętla, oczko. I teraz już jako oczko ostatnie też przerobię na prawo tutaj w tym wypadku. No i to jest mój pierwszy rząd. Widzimy wielki nieład na drucie. Nieład i właściwie nie wiadomo, co to wyjdzie, prawda? Ale to tak zawsze jest w dziewiarstwie, że początki nigdy nie zapowiadają ochów i achów na drucie, a później się okazuje, że jednak się tam fajne rzeczy zadziały. Przekładam sobie pierwsze oczko. Następne oczko przerabiam jako oczko prawe, przekręcone. Teraz na drucie mam pętelkę, czyli to, co było zrobione pętelką, i ja to przekładam, nie przerabiając, z nitką roboczą z przodu oczka. Widzicie, co zrobiłam? Przełożyłam tylko tę pętelkę bez przerabiania, a nitkę mam z przodu. A następne oczko prawe przekręcone i przekładam. Oczko prawe przekręcone. Następne przekładam zawsze z nitką roboczą z przodu robótki. Oczko prawe przekręcone, przekładam. Oczko prawe przekręcone, przekładam. Oczko prawe przekręcone, przekładam. Ja tak naciągam specjalnie te oczka, żebyście widziały, co się tutaj na tym drucie dzieje. Oczko prawe przekręcone, przekładam. Oczko prawe przekręcone, przekładam. Oczko prawe przekręcone, przekładam. No i tyle razy to wykonuję, oczywiście, ile tych oczek mam na drucie. Oczko prawe przekręcone, przekładam. Oczko prawe przekręcone, przekładam. Pętelkę zaciąganą w pierwszym rzędzie teraz po prostu przekładam bez przerabiania z nitką roboczą z przodu robótki. Proszę. I tutaj to jest moje to przedostatnie oczko, oczko prawe przekręcone, no i oczko brzegowe przerobione. No i teraz troszkę się wyłania nam już tutaj jakiś obraz sytuacji, zerknijcie. Już wygląda trochę lepiej, prawda? Już nie jest to taki nieład. Coś się krystalizuje. No to zaraz następny rząd już wiele rzeczy wyjaśni. Oczko brzegowe przekładam sobie. I teraz uwaga, to jest ten rząd, w którym te naciągane pętelki z dołu robótki będą przerabiane razem z oczkiem żywym, właściwym, tym, który był nakładany na drut i przerabiany. Czyli tak, mam oczko i mam pętelkę, więc teraz wkuwam się, tak jak do przerobienia oczka prawego, wkuwam się w obie te rzeczy i przerabiam je razem jako oczko prawe przekręcone. O, zobaczcie, widzicie, takie coś powstaje. Teraz znowu mam parę oczek, które robię jako jedno oczko prawe przekręcone. Tutaj wkuwam się w następną parę od tyłu jako oczko prawe przekręcone. Następnie znów się wkuwam w oba oczka jako prawe przekręcone. No i wykonuję tę operację tyle razy, ile par oczek mam na drucie. I to tak fajny taki sposób. Brzeg jest elastyczny, brzeg jest ozdobny, brzeg się nie zawija. No i tak, i przerabiam te, widzicie, te pary jako oczko, jedno oczko prawe przekręcone, wkuwane w obie, w oczko z druta plus pętelkę. O, tak to nazwę. To, gdzie teraz jestem, jest moją prawą stroną robótki. Tutaj, gdzie mamy jedno oczko, to po prostu przerabiam je jako oczko prawe. No i oczko brzegowe. Brzegowe u mnie zawsze jest oczkiem lewym. Widzicie? Coś się dzieje, coś się wyłania. Następny rząd to jest lewa strona robótki dla mnie. I tutaj przerabiam wszystkie oczka na prawo. I powstanie takie żeberko. Ja to nazywam żeberkiem.
Wiadomo, jak na jerseyu prawym zrobi się rząd oczek lewych na prawej stronie, no to mamy wtedy żeberka. I to jest moje żeberko. I mogę powiedzieć, że tutaj, w tym momencie, doszłam do momentu, kiedy mój początek robótki się kończy. I za chwilkę jeszcze przerobię ze dwa rzędy jerseyem prawym, żebyście zobaczyły, jak to się dalej układa po tym żeberku oczek właśnie, oczek lewych. Wiadomo, to są oczka lewe na prawej stronie. No i co tutaj się wykluło z tego mojego machania drutami? Włóczka Norma. Mam teraz pierwszy raz na drutach włóczkę Normę. I to jest bardzo przyjemne dotykać jej. To jest mieszanka bawełny, modalu i wiskozy, czyli jak najbardziej letnia włóczka, przeznaczona na druty między 4 a 4,5, czyli tak, no, na takie grubsze druty. Ja tutaj mam numer 4,5. Teraz lecimy już jerseyem prawym, czyli lewa strona to są lewe oczka, żeby pokazać właśnie, bo jersey prawy pięknie uwydatni ten początek, ten ozdobny początek robótki oraz to, że robótka się nie zwija. Bo jak wiadomo, jak się nie użyje ściągacza albo oczek Francuza na początku jerseyu prawego, to robótka ma tendencję do zwijania się. No po prostu tak jest. Czasem się to celowo wykorzystuje, to zwijanie, tworząc na przykład rulonik na początku. I tutaj za chwilkę Wam jeszcze może dwa rzędy przerobię, żeby się to właśnie pięknie pokazało. A ogólnie ja nie ustaję w tym, by odkrywać nowe dla mnie, a może właśnie i komuś, kogoś zachęcę do poszukiwania swoich ulubionych metod nabierania oczek, nowych początków robótek. Jak widzicie, niekoniecznie ściągaczem trzeba zaczynać robótkę, niekoniecznie oczkami prawymi, czyli ściekiem francuskim. Można sobie właśnie takim mini ściekiem warkoczykowym. I ja teraz właśnie kończę ten rząd robótki i pokażę Wam, co tu się urodziło. Nitki pozabieram i zobaczcie. Piękny, przestrzenny początek, według mnie właśnie, gdzie teraz można sobie bawić się kolorami, można różnymi ażurami, można znów zrobić żeberko oczek lewych i takim tym sposobem na takiej pięknej włóczce letniej stworzyć letnią dzianinę. Pewne spostrzeżenia już mam. Na przykład uważam, że sam dół robótki warto jest robić drutkami mniejszymi niż planujemy robić resztę, czyli na przykład jeżeli mam 4,5 tutaj, to tutaj można by to zrobić na czwórkach, ponieważ ten brzeg jest rozciągliwy i żeby nie za bardzo nam się porozciągało, żeby się falbana nie stworzyła, no to według mnie tutaj można robić mniejszymi drutami. Ja tutaj na linello zrobiłam na 3,5, a całą robótkę dalej na 3,75, zaraz Wam pokażę. Fragmentem już mam wypraną, ponieważ nie dziergam często z lnu i trochę mnie tak przeraziły te nierówne oczka, ale oczka się równają po praniu, także uspokojona dziergam dalej. Nie wiem, zainspirowałam Was nowym początkiem, nowy początek robótki, inne spojrzenie na nabieranie oczek. Być może, jeżeli tak, to dajcie znać, napiszcie, zostawcie komentarz. No właśnie na takiej wełnianej, zobaczcie, jeszcze raz tutaj, na wełnianej włóczce, tamta była letnia, tu jest wełniana, na wełnianej wygląda bardzo fajnie, według mnie. Ten początek jest elastyczny, zobaczcie, on pracuje. No i tutaj ja tutaj nie zmieniałam grubości drutów, co według mnie powinnam uczynić, ponieważ wtedy by się tak tutaj ta reszta nie ściągała. No ale wiadomo, to jest próbeczka, ogryzek próbeczki, maleństwo dla przetestowania. A tutaj jeszcze pokażę na linello. Ja się zakochałam w tych kolorach. Wiadomo, jak coś jest bardzo kolorowe, to zawsze jest podejrzane, że ja to będę musiała na drutki wrzucić natychmiast. To jest bluzeczka z głowy, pomysł głowy. Właśnie bazuje tutaj tylko i wyłącznie tą ozdobą jest ten początek robótki.
No i to jest lniana włóczka, strukturę ma nierówną. Len ma taką pewną specyfikę nitki, że miejscami jest równiejszy, mniej równy. No to jest taka włóczka, że równe oczka takie maksymalnie równe nie wyjdą. Jest to taki charakter włóczki, że ona jest taka niedoskonała, w tej niedoskonałości właśnie taka naturalna. To jest tyle, co na dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że taki warkoczykowy początek robótki Was zainspiruje. Nie ustaję w dalszych poszukiwaniach innych ciekawych metod. Jeżeli Cię zainteresowało ten temat dzisiejszego spotkania, zostaw nam łapkę w górze, subskrybuj nasz kanał na YouTubie, no i bądź z nami w sklepie Dziwiarka. Dziękuję bardzo.